Cześć, z tej strony Lego Hero Polska i w dzisiejszym odcinku mam dla was coś, czego bym raczej nie kupił, ponieważ jest to magazyn National Geographic Kids, ale kupiłem go ze względu, jak już pewnie widzicie, na prezent, który tu dostajemy, a dokładnie płetwonurka z serii Lego City. A więc ja was zapraszam na przegląd magazynu oraz krótki opis minifigurki. No, udało się w miarę otworzyć magazyn. Zawsze to mówię, jak otwieram jakieś magazyny. No i tak, mamy tu prezent. Płetwonurek z rybą piłą. Ale do tego przejdziemy zaraz. No i właśnie jak mówiłem, jest to magazyn National Geographic Kids, ponieważ ta właśnie seria LEGO, LEGO City, ci badacze oceanu, powstała właśnie z współpracą, tak jakby z National Geographic. Tak jak ta z astronautami była z NASA. No i tak, mamy tutaj... Myślę, że ja jakoś tego magazynu nie będę opisywał, tylko jakoś jakiś taki krótki przegląd zrobię. Mnie ogólnie te klimaty podmorskie nie za bardzo pociągają, więc jakiegoś takiego komentarza długiego też mojego tutaj nie będzie. Mamy reklamę magazynu LEGO Ninjago. No i tak, spis treści. To właśnie taki magazyn, w którym jest dużo takich ciekawostek. Mamy jakiś komiks z LEGO City. Myślę, że jak ktoś nie wie, co z tym magazynem zrobił, a kupił go tylko dla prezentu, to można go wrzucić pod kominek. Nie no, oczywiście ja się nabijam. To tyle co do magazynu. Teraz przejdźmy do ciekawszej rzeczy, czyli prezentu. Jak już mówiłem, głównie dla niego kupiłem ten magazyn. Po co mi on? Miałem już astronautę, który wynikał ze współpracy LEGO z NASA, to teraz mam też płetwonurka, który wynika ze współpracy LEGO z National Geographic. No i tak, mamy na pudełku, na folii po prostu, na tej saszetce narysowany właśnie nasz prezent, czyli płetwonurka oraz rybę młota, dokładnie rekina młota. Chyba wszystkie elementy. Zaczekajcie, jeszcze sprawdzę. Nie, jeszcze taki oto groszek. Co jest dziwne, chyba dostajemy go tu tylko w jednej sztuce. A przydałby się zapasowy, jakby się zgubił na przykład w folii. Co jako ciekawostka, mam również latarkę, dosyć podobną do tego astronauty, którego tutaj za chwilę wam pokażę. Jest ona identycznie zbudowana, tylko z trochę inną kolorystyką. Hełmy to również te same elementy, tylko inna kolorystyka. Twarze to wiadomo, że inna. I kolorystyka oraz nadruki na nogach i torsach wiadomo, że też się od siebie różnią. To dobra, zabierzmy już tego astronautę. No i przy okazji omówmy od razu tą figurkę. Ma ona uśmiechniętą twarz z lekką brodą. Jakieś tutaj pasy. Ten nadruk na torsie zakrywa się tak jakby tym hełmem.
tyłu torsu tak samo, bo są tutaj te takie jakby butle z tlenem. Znaczy możemy sobie wyobrażać, czy to są one, chociaż naprawdę nie wiemy, co to jest. Mamy tutaj jeszcze zasłonkę do tego hełmu, ona jest oczywiście odczepiana. No i pomarańczowe nogi z takimi oto nadrukami. Pod względem nadruków, no nie jest aż tak super, ale źle też nie jest. Ale dobra, to mniej ciekawa część, a teraz jeszcze ryba młot. Ma on tył od zwykłego rekina. Od zwykłego rekina z Lego. Nic takiego specjalnego. Mamy ten ogon jakby tutaj właśnie. No ten, a tą płetwę, tak zabrakło mi słowa. Ale najciekawszym elementem jest tutaj ta szczęka. A to dosłownie to ten oto element. Takie jak piły, a teraz jak myślę, to może jest ryba piła, a nie wiem, ja się nie znam na tym. Może on otwierać paszczę, nic tam się za bardzo nie zmieści, oprócz, nie wiem, maksymalnie chyba 2 groszków, nie jestem pewien. No i to chyba tyle co do prezentów. Będą stały one obok astronauty, a teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, no to tak, magazyn to po prostu są jakieś ciekawostki o świecie, naturze, no nie są to moje klimaty jakoś, ale mamy w nim również jeden komiks z właśnie tym prezentem. Prezent jest całkiem fajny, ta ryba, dobra, powiedzmy, że to jest ryba piła, rekin piła. Całkiem mi się podoba, a płetwo nurek będzie pasował całkiem do mojego astronauty. Myślę, że za 13 zł warto sobie kupić ten magazyn, ponieważ dostaniemy tu właśnie tego rekina i mini figurkę. Magazyn można też sobie poczytać. No i co, ja się z wami żegnam do następnego odcinka i na razie.